Tak... Tak! Jest fokus. Hmm. No i już po moim dobrym nastroju. Witam was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie testować... Tanie nowości. Przede wszystkim y, głównym tematem tego filmu y, będzie najnowsza kolekcja z Bell, która pojawiła się właśnie w biedronkach. Przy okazji sprawdzę jeszcze kilka produktów z najnowszej kolekcji Kobo oraz mam ciekawie zapowiadający się puder pod oczy. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co tym razem dzisiaj z tego wyjdzie i jaki będzie efekt końcowy, to zapraszam do oglądania dalej. I jak widać, zaczęłam się już malować, mam już podkład, mam już brwi. Za chwilę nałożę sobie korektor pod oczy, ponieważ e, pierwsze co będziemy testować, to puder pod oczy z Ardeco Eye Brightening Powder. I w tym momencie, jak nagrywam ten film, nagrywam go we wtorek, a pewnie będziecie go oglądać w środę. Widzę, że ten puderek na stronie puder i krem z 56 zł e, oryginalnie, obecnie kosztuje 45 20 I obiecuję, że to będzie najdroższy produkt z dzisiejszego odcinka. Później już będzie naprawdę coraz coraz taniej, więc yy, z dwóch robię korektor pod oczami i sprawdzamy puder. Później na zakończenie filmu ściągnę Enzo do kadru, bo to jest zgroza. Któryś odcinek z kolei, no na pewno w ostatnim odcinku go nie było, więc no nie może tak być. On też musi pracować. Oczywiście puderek jest tutaj yy, zabezpieczony folią w środku. Trzeba to rozpakować. Dziwnie pachnie ten puder. Ani, ani dobrze, ani źle, tylko po prostu dziwnie. Korektor, który jest pod oczami to oczywiście Rimmel Multitasker. Jeszcze sobie tutaj poprawię, aby mieć pewność, że nic się tu nie ruszyło. I pudrujemy. Okej, okay, ten puder jest niesamowicie bardzo drobno zmielony. I jak wiecie, ja zawsze pod oczy sporo pudru kładę, a ten jakby tak od razu wszedł tutaj. Jakby się wchłaniał w skórę normalnie. Wiem, że to dziwnie brzmi, że puder się wchłania, ale uła. Okej. Okay. Jak się przypudruje w całości, to zrobię Wam przybliżenie i na okolice pod oczami i na twarz. I teraz właśnie przechodzimy do produktów biedronkowych z Bell. To jest nowa kolekcja na wakacyjny wyjazd wegańska. I mamy tutaj między innymi puder z kwasem hialuronowym. Idealnie sprawdzi się w podróży, nadając makijażowi świetliste wykończenie i modny efekt soft focus. I on jest taki, taki malutki, czyli właśnie pewnie taki był zamysł, że to ma być takie mini coś na podróż i z racji tego, że jest on nazwany, że on jest nawilżający i ma dawać efekt soft focus, to mam nadzieję, że to będzie coś takiego jak ten puder moist, tylko tyle, że o, właśnie widzicie, moist, który był w normalnym rozmiarze i ten nawilżający z nowej kolekcji i mamy dostępne dwa odcienie, oczywiście wjeżdżają dla Was słocze, a Oczywiście ja użyję Najjaśniejszego I podkład, który będę dzisiaj pudrować To mam na twarzy z efektu Ideal Blur Nakładam jedynka Jedynka Chyba nie czuję tu Żadnego zapachu Tak Tak Jest fokus Soft focus tak, 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 tak. Mhm. Tak. Uh -huh, uh -huh. I o, jak teraz się uśmiechnęłam na płuczce, widać, że, że trochę jakby to delikatnie tak rozświetlało tak bardzo delikatnie, ale jednak. O no, ja, Cię. No dobra, czas na przybliżenie, bo musicie zobaczyć, jak to się prezentuje z bliska. Powiem Wam, że w tej chwili e, zarówno okolica pod oczami, jak i e, cała cera. Wyglądają nieskazitelnie, obłędnie. Jest to bardzo, bardzo dobry początek filmu. Mam nadzieję, że do samego końca będzie się utrzymywać taka sama tendencja. Dobra, robię baking nosa i zaraz do Was wracam. Mamy kolorowe produkty do twarzy. Teraz mam takie duo, które obecnie, uwaga, kosztuje w naturze 15 zł. Kobo Professional After Glow Face Set. I ja mam tutaj wersję kolorystyczną brąz. Z tego, co widziałam, to chyba występuje jeszcze jedna jaśniejsza chyba tak, wersja kolorystyczna, no i tutaj mamy dwa uniwersalne cienie do muśnięcia skóry, które wyeksponują wszelkie atuty, wysoka pigmentacja, oczywiście wjeżdżają dla Was słocze. jak robiłam słocze, no to e, wygląda to nieźle i naprawdę pigmentacja była spoko, ok, dobra, jak zaczynam nakładać to na pędzel, to trochę się to sypie i nakładamy, dobra, jest, jest napigmentowany, Ua. Uła, wezmę. Wezmę większy pędzel. Aha. Za ciepłe do jasnej karnacji. No pigment jest. Nie. A zapowiadało się tak dobrze. Dobra, postaram się to wiecie. Wpracować i rozetrzeć. Mm. No i już po moim dobrym nastroju się zepsuł. Okej, okay, to jest zdecydowanie bronzer do opalonej karnacji. Dla jasnej jest zbyt zbyt ciepły, więc z paletki Traveler wezmę sobie bronzer i tutaj postaram się to wszystko naprawić i rozblendować. I jak to naprawię, to zaraz do was wrócę, bo teraz to ja będę miała. Niedobry nastrój. Do tego zestawu jeszcze wrócimy, bo później z tego zestawu spróbuję jeszcze mm, rozświetlacza. Chociaż też mam podejrzenia, że może być trochę za ciepły, ale sprawdzimy. No i teraz mam do nałożenia z tej kolekcji biedronkowej różę do policzków, które również są takie właśnie malutkie. I oczywiście wjeżdżają dla Was słocze. I z tego co widzę, to ten cień e, numer. Dwa, tak, Summer Spirit, jest e, rozświetlający ten róż, a z kolei ten e, jedynka Summer Mood, no to jest e, trochę żywszy i e, matowy, więc przypuszczam, że ja się chyba pewnie polubię z tym e, rozświetlającym. Ok, widzę, że tak. Ten rozświetlający jest dosyć intensywny. Ja tak mówię: A, prawie go nie widać, ale jest dosyć intensywny. I uwaga, bo on tak to prezentuje się nieźle, ale nie wiem, czy Wy to widzicie. Ale pod pewnym kątem, jeżeli się go nałoży za dużo, to trzeba uważać, żeby to nie wyszło zbyt sino. Ale bardzo, bardzo podoba mi się ten efekt rozświetlenia. To rozświetlenie jest takie naturalne, niezbyt nachalne. Nie ma tutaj drobinek, i to wygląda jak naturalna, nawilżona skóra. Więc ten róż bardzo mi się podoba. Zaraz zobaczymy, jak wygląda ten numer jeden. Tego tego się boję. Och, o. Oh. O nie, znaczy, e, e, nie, znaczy, róż spoko, tak, ale e, no nie dla mnie. Za ostry, za żywy. Um, um, Rozetra to tym pędzlem po tym pierwszym różu. no ten, ten jest dla mnie nie, ja jeszcze ja się polubiłam z różami w miarę, tak ale nie aż tak nie aż tak, żeby to zaakceptować ale nie można im odjąć tego, że te róże są mega napigmentowane i powiem wam, że jak ja chcę to mm, rozblendować to wcale nawet nie jest tak łatwo, one są, one mają moc, ale wrócę do tej do dwójki no i on jest jasny, a zobaczcie, jaki on pigment na nosie zostawia. Łostry jest, Łostry. Dobra. Rozblenduję to, ile się uda. I sprawdźmy ten czy jeszcze. Jedno jest pewne, z tymi różami, e, jeżeli macie zamiar je złapać w biedrze, trzeba uważać. Trzeba naprawdę uważać, bo e, starałam się jak mogłam, ale to, co mam na policzkach i to, co mi zostało na nosie, ja nie mogę tego już bardziej rozetrzeć. Więc one są. E, Mocno wżerające się w skórę. No i dobra, i został mi jeszcze z tego y, duła ten, y, ten rozświetlacz. I powiem wam, że trochę tego rozświetlacza po tym brązerze to się obawiam. Ale na skórze wychodzi ładnie. Jedyne co no to. One się bardzo, bardzo sypią. No, ładnie, nie robi się baza. Ale zobaczcie, w połączeniu właśnie z tym różem 02, no to już jest, jest tu trochę sino. Chociaż nie ma tragedii, ale jest to dosyć suche w opakowaniu, bo to się bardzo sypie. No dla mnie trochę tu, ta strona trochę tu muszę jeszcze rozetrzeć. Trochę trochę za sino, ale to jest raczej kwestia em, tego różu pod spodem, no bo on na słoczu to nie jest siny. Uuu! Uuu! Oj, oj, oj! Rozetrę go trochę. Dobra, nastrój mi się poprawia, bo rozświetlacz jest piękny. Jeżeli macie opaloną karnację, to to dło może być naprawdę e, boskie. No, rozświetlacz jest boski, bronzer niestety dla e, takiego blodziucha jak ja, no to nie bardzo. No i ojoj, no dzisiaj do końca filmu będę bardzo, bardzo rumiana, no bo widzicie, no staram się, staram się a ten róż nie schodzi z twarzy. On, on tu zostanie do końca. Ja się go nie pozbędę. I spróbujmy tego rozświetlacza tutaj na nosie. Piękny jesteś. Bardzo ładny. I też się bardzo ładnie rozciera. Sprawdźmy to jeszcze pod łukiem drwiowym. No, rozświetlacz, rozświetlacz boski. Tylko tyle. O, zobaczcie, jak e, nie otrzepiecie dobrze pędzla, to on Wam się będzie sypał. Jest to suche niestety w opakowaniu. Ale sam produkt w sobie na skórze prezentuje się bardzo ładnie. Dobra, jeszcze druga brew, i teraz tak na chwilę ucieknę, bo zrobię sobie jakieś delikatne cieniowanie na oczach, a później nałożę coś takiego. Mam również z Kobo, też z tej serii Afterglow, mocno napigmentowany trwały cień do powiek, 300. Parę filmów temu ja sprawdzałam właśnie pojedyncze produkty z Kobo, w sensie pojedyncze cienie, no i to się prezentowało... Nieźle i jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ten cień będzie prezentował się na oczach. Jekam, zrobię sobie paletką e, Traveler e, tymi brązami, jakieś takie podstawowe cieniowanie i sprawdzamy tą błyskotkę. Podstawowe cieniowanie zrobione. Biorę ten cień na palucha. F, f, f. Tylko, no właśnie, oczywiście ja to nakładam na sucho, tak. I peluchem. O, tyż to się. Łoty. O, o jacie! Jest to taki cień foliowy z płatkami takimi większymi w środku. I pod naciskiem te płatki się oczywiście tutaj płatki się rozpłaszczają. Ale no, to Jejcie, jak to się błyszczy. A zobaczcie, jak jest jeszcze nierozciągnięty po powiece, bo ja tutaj dosyć mocno go wpracowałam, rozciągnęłam po powiece. A zobaczcie na tej drugiej, to jak on musi się prezentować na jakimś kleju bazie, takiej lepiącej, to musi być sztos dopiero. tutaj osypkę zaraz sobie posprzątam no obłęd, obłęd robię kreskę, robię porządek, przyklejam sztuczne rzęsy i czas na kolejne produkty rzęsy przyklejone, zrobiłam kreskę przy pomocy trufli oraz mam brązową kredkę z Eveline na linii Woddej. no i powiem wam, że ten cień robi robotę, naprawdę na ustach oczywiście konturówka Pierre Nalipmatic i zostały nam jeszcze dwa produkty z tej biedronkowej kolekcji do przetestowania, sprawdzenia. Błyszczyk Summer Volume Lip Gloss, czyli błyszczyk optycznie powiększający usta. On jest z drobinkami i nawet z daleka widać, że to jest takie złoto-rozgoldowe. Ładnie się błyszczy. I zaraz zobaczymy, czy to będzie w jakiś sposób właśnie mrobiło, powiększało usta. I jeszcze jeden produkt: Summer Body Shimmer. Wegański balsam rozświetlający do twarzy i ciała. Nie chciałam tutaj nakładać go pod podkład, bo testowałam pudry. Ale zobaczymy sobie tutaj na ramionach. Mamy dwa kolory. Wierzę, dla was słocze. Mamy jedynkę Smooth Silk oraz dwójkę Satin Gold. I to jest wstrząśki przed użyciem, aplikuj bezpośrednio na miejsca, które chcesz rozświetlić, dekolt ramiona, możesz dodać go do ulubionego balsamu, żeby uzyskać subtelniejszy efekt. I powiem Wam, że wydaje mi się, że oba te kolory są takie ciut za ciemne dla mnie, dwójka to z pewnością. Zaraz zobaczymy, jak, jak jedynka, jedynkę wzięłam, jedynka. od razu, ale to ładnie pachnie. Mmm! Co tu jest w środku? Okej, okay, to jest chyba ekstrakt z migdałów tak pachnie. Mmm, ślicznie, okej. Okay. I na dłoni, jak to mocno jest rozsmarowane, no to ten kolor już nie jest widoczny. Bardzo ładnie to mm, nabłyszczyło skórę, ale nie dało efektu, wiecie, jakiegoś tam mocnego y, błysku z drobinami. I... Y, jest to lepkie, ale tak jakby zastygało. Hmm. To w takim razie spróbujmy dwójki, jeżeli to e, tak dosyć porządnie się. O! Dwójka ma mocny kolor. Chciałam powiedzieć: rozsmarujmy dwójkę, jeżeli faktycznie to tak się e, rozprowadza. Ale jak widać, ta dwójka na jasnej karnacji. No może jeszcze z balsamem ujdzie, ale raczej bym szła w tą jedynkę. Może jeszcze tu spróbuję. Jeszcze ciut wyżej się usadowię. No. Ładnie to wygląda. Na słoczach byłam bardzo, bardzo sceptycznie do tego nastawiona. Teraz jestem czerwona od pocierania, ale no. I może to nie zastyga jakoś tak super do końca, ale tak jakby trochę zastygło. No i ten ciemniejszy na dłoni, no to już jest widoczny, no to ciemniejszy, jeżeli macie na sobie samoopalacz albo jesteście opaleni, a jak jesteście tak bladzi jak ja, chociaż, no zobaczcie, mocno rozprowadzony. No nie ma tragedii. Mówię, jeżeli by się ten ciemniejszy rozprowadziło z balsamem, to nawet jasna karnacja sobie da radę. A jak chcecie samodzielnie ten produkt używać na jasnej karnacji, no to ta jedyneczka. A teraz wracając do, co do ust, o tylko się obniżę, hmm, powiem Wam, że czuję... Delikatny chłód, ale nie czuję jakiegoś takiego wybitnego brożenia, mrowienia ani rozpalenia. Na pewno to nie jest taki efekt, jak był w. Ostatnim filmie. Podoba mi się, jak ten błyszczyk się prezentuje, jak się błyszczy. Bardzo ładny odcień, ale ogólnie błyszczyki z Belle to raczej są fajne, więc tutaj nie można niczego na ten temat złego powiedzieć. Dobra, coś tam się przebiorę, ubiorę, poprawię włosy, robimy podsumowanie. Dołożę sobie jeszcze tego błyszczyka, bo trochę mi się zjadł. No ładny jest. Dobra, czyli podsumowując od samego końca. To są takie balsamy delikatkie rozświetlające. Ja czuję tutaj pod spodem, że trochę to zastygło, ale nie do końca. Jeszcze jest trochę lepkie. Bardzo fajnie, delikatnie nawilża skórę, ale nie jest to taki typowy rozświetlacz do ciała, więc produkt ogólnie spokojny. Nie mogę mu niczego złego zarzucić. Jeżeli Wam się podoba taki efekt, to można to złapać. Błyszczyk do ust raczej bym powiedziała, że to jest taki zwykły, ładnie wyglądający błyszczyk z efektem delikatnego chłodzenia, ale czy to jakoś optycznie powiększa usta? Nie wiem. Może, może już po prostu za bardzo się przyzwyczaiłam do tych powiększaczy ust i tego nie widzę, ale. Może optycznie to powiększa poprzez te drobinki błyszczące, a nie poprzez ten efekt właśnie ukrwienia ust. Ale tak czy inaczej, błyszczyk poprawny. Róże do policzków bardzo porządnie napigmentowane, i tak jak Wam powiedziałam w trakcie nagrywania, trzeba nałożyć go w mniejszej ilości. Chyba że lubicie taki wyraźny efekt różu. Ja bym zdecydowanie wolała, żeby było mniej tego różu w tej chwili na policzkach. Ale dla wielbicieli róży to są naprawdę bardzo dobre róże do policzków. A co do pudru, puder jest sztosem puder jest zarąbisty. Bardzo, bardzo mi to przypomina, właśnie ten puder z moist, aczkolwiek powiem Wam, że ten puder z moist gdzieś po dwóch, trzech godzinach dosyć porządnie wyświecał mi cerę, gdzie ja mam cerę. Powiedzmy, że normalną, ani przetłuszczającą się, ani suchą. I niestety po jakimś czasie widziałam, że zaczynam się wybłyszczać, więc ja w tym makijażu jeszcze parę godzin tutaj posiedzę. I po prostu jak będę montować, edytować ten film, to tutaj Wam wrzucę informację, czy po tym pudrze również po dwóch, trzech godzinach zaczęłam się wybłyszczać, czy raczej nie mam takiego problemu, ale to, co on robi, na twarzy bardzo ładnie bluruje skórę, robi taki efekt soft focus. A po drugie, pomimo tego, że nie jest to puder stricte rozświetlający, to daje jakiś taki delikatny efekt rozświetlenia. Puder Hiccior zdecydowanie największy hiccior z tej kolekcji i skoro jesteśmy w temacie pudru, to puder Ardeco będzie przeze mnie dalej testowany, będzie używany. On ma w sobie coś Innego. On nie jest taki, jak puder pod oczy na przykład Hean czy z Peze, To jest jeszcze coś innego. On jest niemalże niewidoczny, niewyczuwalny pod oczami. Ja dosłownie mam wrażenie, że pod oczami mam sam korektor, który został w jakiś magiczny sposób zmatowiony i. Tak, jakby na tym korektorze bym nic nie biała. To jest totalnie inny efekt, do którego jestem przyzwyczajona. Pod tym pudrem, jedyne co na przyszłość, to po prostu bym nałożyła jeszcze ciut trochę korektora, aby dobudować sobie krycie, bo ten puder jest. W 100% tak transparentny, bo doskonale wiemy, że y, większość pudrów, jak jest opisane, że jest transparentny, to jednak coś tam trochę y, pozostawia jakiegoś śladu na skórze. Nawet pudry transparentne, rozświetlające, tak jak jest na przykład ten puder e, Lightning Secret z y, y, Han ja go dlatego lubię, że on jest niby transparentny, niby rozświetlający, ale trochę takiej jasnej powłoki, rozświetlającej powłoki pozostawia. A ten total nic nie zostawia, tak jakby go tutaj na tej skórze nie było, więc zupełnie nowe, dziwne, ale fajne zdania i będzie przeze mnie dalej testowany. I jeszcze produkty z Kobo. Cień do oczu ten pojedynczy, sztos, nie muszę nic więcej mówić, sztos za grosze. A co do tego duo, no to ten zestaw w odcieniu brąz. Bym polecała dla opalonych karnacji, bo niestety dla jasnej karnacji thank <laughs> you No to y, rozświetlacz spoko. Rozświetlacz jest bardzo ładny, ale brązer jest zdecydowanie y, za ciepły. Tak, to produkt sam w sobie jest y, fajny, przyjemnie się u nim pracuje, ale niestety nie jest to dobre połączenie dla jasnej kardacji. Ale jeżeli macie opaloną kardację y, tą słońcem, to za 15 zł sądzę, że fajna sprawa. No i proszę Państwa, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. E, czekam na wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa w ogóle, czy widzieliście już w swoich biedronkach tą. E, kolekcję, czy już zdążyliście coś dorwać, czy jeszcze się nie pojawiła, a jeżeli się pojawiła bądź pojawi się długo, to dajcie znać, na jaki produkt z tej kolekcji będziecie polować. No i też poproszę o komentarze, jeżeli któryś z tych produktów spoza również tej kolekcji biedronkowej był przez Was używany, testowany, jakie są Wasze opinie na temat właśnie tego konkretnego. Tego produktu. Przypominam, że takie komentarze są przydatne nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla innych oglądających, aby od razu mieli porównania, inne opinie użytkowników, nie tylko moją. No i czas na ogłoszenia parafialne. Jak zwykle ma to miejsce. przypominam, że jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, to poprosimy o kciuka do góry pod tym filmem. Zapraszam na mojego Instagrama oraz instastory oraz zachęcam do subskrybowania kanału oraz wciśnięcia dzwoneczka. Aby dostawać powiadomienia, kiedy Ezo znowu pojawi się w tle. A więc dzisiaj to by było na tyle i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w naszym kolejnym filmie. A więc do następnego i na razie.